Góra Donas jest najwyższym wzniesieniem w Gdyni. Wznosi się na wysokość ponad 205 metrów nad poziomem morza, górując nad współczesnymi dzielnicami Gdyni Dąbrową oraz Chważnem Wiczlinem. W bliskim sąsiedztwie wieży znajduje się niezwykły ewangelicki cmentarz. Na samym początku XIX wieku w miejscu biskupiego Chwaszczyńskiego Lasu powstała odludna kolonia zamieszkiwana przez imigrantów z rejonu Wirtembergii. Jej powstanie, podobnie jak sąsiedniej kolonii Wilhelmszult w okolicy Kartus, wiązało się z germanizacyjną polityką pruskiego zaborcy względem Polaków. Teren został objęty planem zaludnienia pomimo dość nieurodzajnych ziem. Trudy życia rekompensowały preferencyjne warunki zasiedlenia i szereg przywilejów otrzymanych od władz pruskich. Kolonia Donasberg została zaludniona do 1803 roku. Pół wieku później, według spisu ludności, kolonię zamieszkiwało ponad 200 osób. Po znacznym zniszczeniu terenu kolonii w 1945 roku podczas wyzwalania Gdyni większość zabudowań nie została odbudowana. Pionierzy spod góry do nas byli w znaczącej części wyznania ewangelickiego. Według luterańskiej tradycji cmentarze były położone na uboczu osady, w miejscu odosobnienia. Cmentarz był położony w niewielkim zagłębieniu u podnóża góry. Kierując się drogowskazem na zachód od wieży telekomunikacyjnej, warto wiedzieć, iż niegdyś Donas nie posiadał tak bujnego drzewostanu. Na terenie cmentarza do dziś wyróżniają się cztery okazałe, ponad 150-letnie świerki i równie stare lipy, posadzone tu przez kolonistów oraz pruski zarząd lasów. Jeszcze do niedawna widoczne były resztki ogrodzenia, które otaczało cmentarz. Przy samym zejściu widać fragment palu z drutem, który otaczał płot. Szabrownicy po wojnie niestety zdewastowali niemalże wszystkie miejsca pochówku kolonistów. Wedle dokumentów ostatni pogrzeb odbył się w 1942 roku, kiedy pochowano tu Augustyna Leybranta. Był to potomek jednego z pierwszych kolonistów osiedlonych w Donasbergu, Johanna Konrada Leybranta. Według wspomnień okolicznego mieszkańca Franciszka Żywickiego cmentarz był bardzo zadbany, zaś każdy grób posiadał oznaczenie w postaci cegły z oznaczonym numerem. Pamiątką po dawnych czasach kolonistów jest krzyż na pamiątkę życia z 1913 roku, postawiony tam w szczerym polu przez Józefa Rica. Obecnie zamiast pola wokół krzyża rozciąga się samo centrum dzielnicy Dąbrowa.